Dziś moim gościem jest postać legendarna, tajemnicza, przez jednych postrzegana, przez niektórych postrzegana jako nawet złowroga. Więc inaczej nie zawsze poproszę gościa, żeby się przedstawił. Pan Adam Abramczyk, kim pan jest? Lat 47, prowadzę firmę, wcześniej pracowałem w korporacjach, byłem też menedżerem do spraw organizacyjnych w firmie, która sprzedawała komputery. Teraz prowadzę swoją firmę i dziękuję. I niektórzy piszą na Twitterze Adam Milioner. A, to jest inna historia. To wynikła ona z tego, że jak kiedyś jeszcze niedawno, jeszcze przed wyborami w 2015 rokiem Twitter był opanowany zupełnie przez prawicowców, więc wszystkie sądy na Twitterze, jakieś sondaże wygrywał PiS. No i od momentu, kiedy my zaczęliśmy działać... czyli? No, na początku to wyglądało tak, że przynajmniej w moim wypadku było tak, że jak Andrzej Duda ułaskawił Wąsika i Kamińskiego i potem był atak na Trybunał Konstytucyjny, i ja napisałem na Facebooku post, idziemy wszyscy na marsz w obronie. I mimo, że tam miałem 200-300 znajomych ludzi, które miałem wrażenie, że się interesują polityką, ale tylko jedna osoba polubiła i nikt nie poszedł, tylko ja sam. Więc zacząłem szukać jakiegoś miejsca, czy ja zwariowałem, czy ja nie widzę, co się za chwilę wydarzy, jeżeli oni atakują Trybunał Konstytucyjny. I co? No i... pan zwariował? No okazało się, że jednak ja miałem rację, żałuję, ale wygląda na to, że niestety ja miałem rację. Natomiast i na początku 2016 roku założyłem konto na Twitterze i na początku byłem w szoku, dlatego że jednak hejt tak zwany, ataki, wystarczyło zrobić, nie wiem, retweet, jeszcze pan redaktor chyba miał program wtedy, nawet w TVP zanim Kurskiej przed, że będzie, tam Róża Thun chyba była zaproszona, to automatycznie od razu przekleństwa i atak. Natomiast potem się przyzwyczaiłem do tego, a teraz już w ogóle nawet nie czytam. I jest pan, jak rozumiem, dzisiaj w dobrym humorze, bo Nero Azzurri, czyli Inter, któremu pan Adam kibicuje, wczoraj wyraźnie zdominowali i wygrali z Rossoneri, czyli z Milanem. I są coraz bliżej finału Ligi Mistrzów. Tak, ja liczyłem, że zagrałem. 13 lat temu byłem na finale w Madrycie, kiedy grali z Bayernem. Kibicowałem im i Diego Armando Milito strzelił dwie, dobrze pamiętam? Tak, to był, tak. Ja pamiętam też te półfinały w Lidze Mistrzów Milan-Inter 20 lat temu z Christian Vieri, który grał. I byłem na San Siro, i tylko że tam była podobna sytuacja, że pierwszy mecz był Milanu, jak Milan grał jako gospodarz i było 0-0, a w rewanżu było 1-1. A pan był kurwa Nord czy kurwa Sud? Kurwa Nord. Tak? Tak, kurwa Nord. Zresztą właśnie tam jest śmieszna sytuacja, historia kiedyś była, jak Parma grała z Wisłą Kraków. I kibice Wisły przyjechali na stadion Parmy. Dino Baggio, to ten mecz. I zaczęli krzyczeć, nie krzyczeli Wisła, Wafankulo, tylko zaczęli krzyczeć Krakowia, bo o Kraków im chodziło. A ci kibice Wisły razem z nimi, Krakowia. to właśnie, bo oni nie wiedzieli, że jest taki klub jak Krakowia, gdzie Wisła siedzi tam, gdzie, więc bardzo śmieszna sytuacja. Ja zostawiam piłkę. Kogo pan bardziej nie lubi? Mellera czy Hołowni? Nie, ja nie mam, nie to, że nie lubię. Jeżeli chodzi o Mellera, to na Mellera jestem wściekły przede wszystkim, chociaż dzięki niemu przeczytałem wszystkie książki Camilleriego o komisarzu Montalbanu, bo on kiedyś polecał, więc za to mu dziękuję. Natomiast... Już myślałem, że dzięki niemu przeczytał pan wszystkie dzieła Hołowni. Nie, to troszeczkę, jeszcze nie wszystkie tutaj akurat, jeszcze trochę zostało, bo tak? Ja tyle książek napisał, że nie, to jeszcze rok potrzebujemy, żeby wszystkie... Czyli mróz to luzik przy nim. Tak. No tam jest podobno, ktoś policzył, że 21, więc ja nie wiem, jak to zrobił. Ale i ja oglądałem program Mellera od początku i wtedy to było tak naprawdę prawdziwe drugie śniadanie mistrzów. Tam przychodzili ludzie, którzy... Nawet nie było za dużo polityki, głównie była kultura. Potem się to zaczęło zmieniać, ale przed wyborami już w 2015 roku, tak 2013-2014, cały czas pojawiali się goście, którzy narzekali na rządzących, non-stop jakaś wina Tuska, coś, a nie widzieli w ogóle, co nadchodzi, a mając już doświadczenie.
No i było potem to słynne Nie straszcie pisem. Zresztą Zygmunt Miłoszewski, który kiedyś, jeszcze jak pan redaktor był redaktorem naczelnym Newspeaka, robił pan wywiad z nimi, czy nie żałują tych słów, nie straszcie pisem. Nie bardzo żałowali. Nie bardzo żałowali, a przecież tak naprawdę on, Miłoszewski, był praktycznie raz w miesiącu gościem Mellera i cały czas mieli jakiś... A to się stało motem, motem symetrystów. Zastanawiam się, kurczę, czy Marcinowi tego nie napiszą na grobku. No tak, ja miałem zresztą taką śmieszną sytuację, bo w końcu zbanował mnie na Facebooku, bo pisałem często na Nie straszcie pisem. No i kiedyś promował jakąś swoją książkę o Gruzji i zadałem mu pytanie, jak będzie po gruzińsku Nie straszcie pisem. Więc on mi odpisał, żebym sobie wygooglował, więc ja odpisałem mu, że sobie wygooglowałem i wyszło, że Andrzej Duda wybije się na samodzielność. To jest jego drugi cytat z niego. Tak, i drugi. I w tym momencie już nie wytrzymał, już zbanował. Dwie osoby mnie tylko na Facebooku zbanowały. Pisarka Katarzyna Bonda i Marcin Meller. Ale symetrystów pan nie lubi bardzo intensywnie, prawda? Znaczy ja już bym ich teraz nie nazywał symetrystami. Czyli jak? Dla mnie oni byli symetrystami jeszcze na początku może tych drugich rządów PiSu, gdy jeszcze wydawało się, że jeszcze można tłumaczyć te wszystkie rzeczy, które robi PiS. Natomiast już teraz, w momencie, jak tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny, telewizja publiczna, no jak wygląda parlament, nie ma żadnej dyskusji, 30 sekund dopuszcza się posłów opozycji, to jest wszystko taka już ściema. Ja bardzo często na Twitterze promuję taką książkę historyka brytyjskiego Roberta Servisa, Na Kremlu wiecznie zima. To może tam nie ma żadnych takich odniesień, to jest głównie o Rosji, drugie rządy takie jakby Putina. Natomiast tam dokładnie jest pokazane, ja czytałem tę książkę miesiąc przed atakiem Rosji na Ukrainę i w ogóle jak w styczniu, jak czytałem, to... To w styczniu zeszłego roku. Tak, w styczniu zeszłego roku. Mhm. I byłem przerażony, bo my tam widzimy tak, Trybunał Konstytucyjny, te same działania, media publiczne, teraz tak. Nawet tak jak u nas media lokalne przejmował Orlen, tutaj Gazprom, Sojusz Ołtarza z Tronem, dokładnie to samo. I czasami się śmieję, bo jak na przykład teraz jest rozmowa o tej komisji, która ma zaatakować Donalda Tuska, że być może go nie dopuszczą do wyborów, to jest dokładnie tak jakby rozdział po rozdziale. Już to, i ten rozdział, to samo właśnie z Nawalnym, co robił Putin. Tam jest nawet taki sędzia, który 350 wyroków wydał na tak, jakie Kreml chciał. Nawet miał być dokładnie tyle, tak jak mówił. No tak, tylko że jednak Nawalny siedzi, a Tusk prowadzi kampanię. Ale wtedy jeszcze nie siedział, prawda? Jak mu zablokowali startowanie w wyborach, wtedy to się dopiero zaczynało. I to idzie tak. I teraz tak, jeżeli cofniemy się nawet do wyborów w 2019 roku, i teraz to ile już rzeczy zostało zablokowanych zupełnie. Na przykład jeszcze przed 2019 rokiem telewizja publiczna już była jaka była, ale jeszcze coś tam, jakieś spotkania opozycji były pokazywane. W tej chwili nie zobaczymy Donalda Tuska gdzieś na żywo, nie zobaczymy Rafała Trzaskowskiego i nikt sobie z tego nic nie robi. W książce redaktora Kolanko, który napisał Game Changera o kulisach kampanii wyborczej. O kulisach kampanii wyborczej nie ma słowa o mailach Dworczyka, nie ma słowa o Pegasusie, nie ma słowa o tym, że Rafał Trzaskowski, jego wystąpienia nie były w ogóle puszczane na żywo w telewizji publicznej. Nic. A jak Karolina Lewicka w Tok FM zapytała go, dlaczego nie ma nic o mailach Dworczyka, no to wykorzystując, bo akurat książka wyszła w kwietniu 2022 roku, czyli już wojna trwała, ale sam pisze w książce, że w styczniu ją skończył. A wykorzystując to powiedział, że to był nieodpowiedni kontekst polityczny, żeby o tych mailach pisać. A to bzdura, bo książka była napisana wcześniej. A bardziej pan nie lubi książek Hołowni czy Kolanki? Nie, Kolanko na razie napisał jedną książkę, pisze drugą, no cały Twitter jest rozgrzany, już czeka na drugą część Game Changera. Polska natomiast książki Hołowni mnie przeraziły, to znaczy tam była taka sytuacja, że zaczęło się od książki Kolanki. Dojdziemy za chwilę do Hołowni, ale jeszcze chciałem, bo pan mówi, że to nie są symetryści, to kto oni są?
No, tutaj już zacytuję pana redaktora z książki, Sługusy PiS-u. Tak mi się wydaje, że niemożliwe jest, żeby nic z tego nie mieli. Nie wiem dokładnie, jakie mają korzyści. Może to kiedyś, jak po tym wstępniaku ostatnim redaktora, pana redaktora dla Newsweeka, czwarta pseudowładza, napisałem potem jakiś czas tweeta, że czwarta pseudowładza zrobi wszystko, żeby PiS wygrał wybory i że to się będzie, że to, co pan redaktor napisał, co się wydawało takie wyjątkowe i uderzenie w dziennikarzy, że to będzie mało, że dopiero zobaczymy, co się zacznie dziać przed wyborami. No i teraz już nawet nie chodzi o mojego tweeta, tylko o artykuł pana redaktora. Wszyscy piszą, że tak jak Żulczyk, pan redaktor nie doszacował. Więc widzimy, jak... I tak, ja tam czasami robię takie wykazy, bo dla mnie najważniejsze... Bo jest pan wybitnie cierpliwy w śledzeniu ich, jak się teraz modnie mówi aktywności. Tak, ja obserwuję na takich cytaty, wypowiedzi pan zbiera. I też na przykład co jakiś czas patrzę, redaktor Piasecki w ciągu miesiąca do jakich polityków zapraszał. No i procentowo, no zawsze jest tak, oczywiście można by powiedzieć, że w PiS-u mamy kancelarię prezydenta, mamy kogoś z rządu, mogłoby być więcej, ale zawsze jest to jakiś stosunek tam 70-30%, mniej więcej, ale co jest najśmieszniejsze, nawet jeżeli, bo on czasami zaprasza ekspertów, ale zawsze ci eksperci w jakiś sposób są powiązani zawsze z tą stroną, która ma krytykować... No nie zawsze, bo przychodzi profesor Grabowski, który... Ale nie, oczywiście, tak, nie, ja nie mówię, że zawsze, tylko mówię, że procentowo jest to właśnie ten stosunek 70-30 i żeby czasami ja, ktoś mówi do mnie, pisze na Twitterze, że no jak to jest, przecież to jest normalne, a gdzie mają oni powiedzieć, gdzie można posłuchać, jak oni kłamią. Wszystko fajnie, tylko niech dziennikarz ich naprawdę przyciśnie. A ja mam takie wrażenie, znaczy powiem tak, ja już od roku nie oglądam, bo już nie daję rady. Kiedyś obserwowałem, teraz tylko czasami właśnie urywki, dlatego że... Znaczy pan chyba wszystko ogląda i słucha, bo wciąż są cytaty, albo z Tok FM, albo... Znaczy, gdzieś tam leci w tle. Natomiast ja już powiedziałem, odkąd redaktor Kolanko powiedział w loży prasowej, że polityka to nie jest jazda figurowa na łyżwach, jak tam haniebne słowa Kaczyńskiego w ten sposób wytłumaczył. Bo polityka to nie jest jazda figurowa. Tak, ale no właśnie, dokładnie, ale i dlatego można mówić wszystko i nie widzi w tym nic złego, ale tylko oczywiście nie widzi od tej strony nic złego. No to już nie oglądam. Nawet to loża prasowa była... Tylko czasami jak czarno na białym jest jakiś reportaż, to wtedy taki... Myśli pan, że dziennikarze symetryści albo sympatyzujący z PiS-em boją się pana? No to znaczy, mnie zaskakuje tylko taka reakcja, że od razu jest, że jest to hejt. Na przykład dwa przykłady. Jeżeli chodzi o Hołownię, to po pierwszym przytoczeniu z książki Monopol na zbawienie sytuacji, że który rozdział podyktował szatan Harry'ego Pottera, to z automatu od razu hejter, że wyszukiwanie, tylko że ja, sami potem oni sobie zaprzeczali, dlatego że ja załączałem też cały fragment, nie tylko, że to napisałem, że to Hołownia napisał, tylko można było przeczytać, co jest dalej napisane. To znowu w drugą stronę zaczęli mnie straszyć, że ja, że prawa autorskie, że nie mogę pokazywać tego. Więc na różne sposoby próbowali to zatrzymać, natomiast na końcu skończyło się tak jak w przypadku Lewicy. I procesem, zdaje się, grozili. Znaczy, mówili, że będą próbować, będą się starali znaleźć jakiś powód, żeby ten proces był. Jedna osoba, ale to trochę w innym, taka specjalna z Wrocławia, która tam chciała mi wysłać pozew, ale w końcu nie wysłała. Ale wracając, boją się pana, myśli pan? Może no bo już czytam, że przywódca może terrorystów nie jeszcze, ale już organizator grupy troli z całą pewnością. No to jest tak, że mamy tych silnych razem i to przecież ja w ogóle z tym zawsze wspierałem, ale nie miałem z tym nic wspólnego. To był bardzo fajny pomysł jakiejś tam grupy osób, które uznały, że
żeby się właśnie, jak teraz na przykład zbliżający marsz, tak, 4 czerwca, to żeby dzięki temu łatwiej wymieniamy informacje, widzimy się i jesteśmy w stanie przekazać sobie, na przykład jakieś ulotki przygotować, coś takiego. To wyjaśnijmy, co to są ci silni razem, tajemnicza grupa, to jest zwolenników Platformy i totalnej opozycji. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że ja pamiętam dokładnie, jak silni razem na początku to była cała opozycja, bo mniej więcej silni razem, nie chcę tutaj skłamać, ale powstali w momencie, kiedy właśnie chyba zbliżały się wybory europejskie i opozycja szła razem. I natomiast potem z jakichś przyczyn zostało to zaszufladkowane tylko dla jednej grupy. Z jakich, jak pan myśli? Nie wiem, czy to wynikało z tego, że jak przyszły wybory prezydenckie i kandydaci tak jakby się rozłożyli, to wtedy każdy, widać było, że jest więcej tych silnych razem, którzy popierają najpierw panią Kidawę-Błońską, chociaż ja uważałem od początku, że to jest ogromny błąd Platformy. I to był, o, może to pan redaktor o tym nie wie, czasami niektórzy zwolennicy Hołowni wrzucają takie moje tweety, że ja byłem zwolennikiem w pewnym momencie, żeby pani Kidawa się wycofała i żeby Platforma poparła Hołownię. Dlaczego? Był pan? Tak, byłem, dlatego że wiedziałem, że ona po prostu od początku wiedziałem, że nie ma rady, nawet mam świadka redaktora Wrońskiego. Bo w dniu, w którym pani Kidawa-Błońska została kandydatem na prezydenta, to był dokładnie ten dzień, kiedy Donald Tusk miał promocję książki Szczerze w Agorze. Tak, w Agorze. I staliśmy razem pod podpis. I redaktor Wroński mówił, że nie będzie tak źle. Ja powiedziałem, że jak się ma takiego wroga, który wszystko kontroli, to taka kandydatka nie ma żadnych szans, bo po prostu to trzeba być twardym. No. A czy kandydat Trzaskowski był wystarczająco twardy? Był twardy do pewnego momentu, moim zdaniem, chociaż kiedyś spotkałem posła Tomczyka, on uważa inaczej. Moim zdaniem, gdyby Rafał Trzaskowski od początku do końca jechał tym hasłem mamy dość, to by miał większe szanse wygrać, chociaż ja nie jestem taki pewny, czy on nie wygrał tych wyborów, szczerze mówiąc. Od początku do końca uważam, że to zachowanie o 20 podane wyniki, prezydent Duda od razu zaprasza do Belwederu Trzaskowskiego, tak jakby wygrał, różnice są malutkie. Potem no to sztab Trzaskowskiego podjął taką decyzję, żeby się o to nie bić, moim zdaniem za szybko odpuścili. Jeżeli Kaczyński 13 lat jedzie na katastrofie smoleńskiej i mobilizuje w ten sposób swoich wyborców, no to tutaj, jeżeli naprawdę w samych DPS-ach mamy 80 tysięcy ludzi mieliśmy, jeżeli, nie wiem na ile, jak tam głosy się rozkładały, ale podobno... No 100 do zera. No jeżeli 100 do zera, 100% to, no to do mamy zera. Tak, 80 tysięcy, tak, 400 tysięcy różnicy głosów było w ogóle. Plus głosy z zagranicy. Z zagranicy, które podobno nie były policzone, a ile jeszcze było takich sytuacji, o których nie wiemy nic. Nie wiem, no ja mówię, dlaczego ja na przykład jestem zwolennikiem jednej listy, chociaż nie przepadam na przykład za Hołownią, tak? Dlatego właśnie nie dlatego, że dla mnie przede wszystkim jest najważniejsze to, żeby nie było takiej sytuacji po wyborach, bo możemy sobie przede wszystkim różnica już jak będzie mniejsza, nawet jeżeli opozycja wygra 10-15 posłów, to ja uważam, że Kaczyński już ma wyliczone, kto tam do niego przejdzie. Bo również, jeżeli rozmawiamy o książkach, w książce Bogdana Rymanowskiego znowu, Dopaść Morawieckiego, Życie wieczne i doczesne Kornela Buntownika, 720 stron przebrnąłem, to jest tak zwana dzika biblioteka Twittera. Tak. Pan kurczę mazochistą jest. Tak, jestem, ale ludzie mnie bardzo wspierają, bo tam był taki hashtag Kornel Buntownik i niektórzy mówią, że rano wstają i sprawdzają już, czy coś jest. No i tam, już po końcóweczka, 200 stron do końca, okazało się, że Kornel Morawiecki był dogadany z PiS-em. Jedynie lider, Paweł Kukiz, nie wiedział, że gdyby PiS-owi zabrakło kilku tam posłów do większości, to oni nawet nie wiadomo, czy by robili koalicję. Może by przeszli tak i nie byłaby ta większość. I w tej chwili tak, my zobaczymy wyniki w październiku, wydaje nam się, mamy 20 posłów więcej, wszyscy się cieszymy, a za tydzień się okazuje, że jest nas 20 mniej na przykład. A gdyby to była jedna lista, to w takiej sytuacji
nawet ciężej jest odejść, prawda? Nie tą, być tą kałużą, tak? Że tutaj już będzie prościej, no bo każdy będzie, no co, wszedłem do parlamentu i no, trudno mi będzie. Zresztą ja tam też się kłócę na przykład z Jackiem Liberskim na Twitterze, bo on uważa, że jak głupoty pisze, że po wyborach koalicja Hołownia z PSL mogą wejść w koalicję z PiS. Ja uważam, że to jest to bardzo realne. Będą mówili, że taki PiS light zrobią i wcale... Jeżeli dzisiaj oni... Znaczy, gdyby to było dla Kaczyńskiego cena utrzymania władzy, to sekunda. Oczywiście, tym bardziej, że jest taka sytuacja, że... Zapytałby, kto chce być premierem? Kosiniak bardziej, czy Hołownia? Dokładnie. A jeszcze jest taka sytuacja, że jeżeli oni nie są w stanie się dogadać, no dogadać. Nawet ktoś zażartował na Twitterze, że Szymon Hołownia ma w Lesznie 4 czerwca stomatologa, no bo dlatego na marszu się nie pojawi. No, taka prosta sprawa i bo nie wiem, to tak jak kiedyś Lewica, jak jeszcze przewodniczącym był Borys Budka, Platformy i Lewica miała pretensje, że wykorzystali logo tam, albo oni zrobili taką kampanię 276, czyli 276 posłów potrzebujemy, żeby odrzucać weto Andrzeja. Więc szukanie problemu na siłę. Po prostu, więc to tak czasami wygląda. To jest niezrozumiałe. Jak dla tych osób, które są zaangażowane w politykę na zasadzie tylko takiej, że chcą obronić Polskę przed PiS-em, no to jest to niezrozumiałe. Czyli pan uważa, że z PiS-em trzeba ostro, że to jest jedyna taktyka, tak? Obserwuję drugą stronę. Na przykład tak, to jest też, wracając do dziennikarzy, fajna sytuacja. Na przykład jak tutaj się rozmawia dziennikarzy, no nie, jedna lista, to będzie, nie będzie, będzie mniejsza mobilizacja, będzie strata głosów, ale jak z drugiej strony się spojrzy i tam się nie pójdzie na przykład Ziobro razem z Kaczyńskim, to już ci dziennikarze, nie, tak nie może być. Druga strona, to jest oczywiste, nawet w sondażach nie pokazuje się, że to jest Zjednoczona Prawica, tylko jako samo Prawo i Sprawiedliwość. Więc to są takie niuanse, ale one mają ogromne znaczenie. Więc tylko na ostro, no nie wygra się, no jeżeli, no najśmieszniejsza sytuacja z ostatniego tygodnia, artykuł redaktora Sroczyńskiego, czytelniczko i czytelniku, będziesz najmądrzejszy, jak się nie będziesz angażował w politykę. I za chwilę kara dla Radio Tok FM. I co, i teraz redaktor Sroczyński będzie nas wzywał na marsz może? No ja czekam, no. Zobaczymy. Ale na który marsz? Po obronie Tok FM. Nie, on będzie polemizował z uczestnikami. Tak, no właśnie. A kto pana skłonił do maltretowania się koło książkami Hołowni? Do czego nie skłonił samość siebie żaden dziennikarz w tym kraju, mimo że Hołownia chciał być prezydentem? To znaczy, to jest samo to, co Hołownia robił od początku, kiedy wszedł do polityki. Ja na początku uznałem to za niegłupi pomysł, dlatego że byłem pewny, że to będzie taki człowiek właśnie jak przed 2015 rokiem Kukiz dla PiS-u, że przyciągający tych wyborców, którzy nie głosowali na PiS, a może zagłosują właśnie na Hołownię z drugiej strony. No ale od początku, kiedy Hołownia był w polityce, on nic z opozycją nie chciał mieć wspólnego tak naprawdę. To są wszystko słowa, ale popatrzmy na czyny. No, nawet wybory prezydenckie, no wystarczyło. Przegrał z Trzaskowskim, wystarczyło, zresztą pan redaktor pisze w swojej książce o tym, wystarczyło w dzień po wyjść, pogratulować, podziękować i... Podnosimy ręce, tak, na niego głosuje. Na niego i dzisiaj... To jest szansa dla Polski. Ale i kto wie, czy to nie właśnie nie te parę głosów i dzisiaj byśmy byli w zupełnie innej sytuacji, bo już samo zagrożenie na przykład sfałszowania wyborów najbliższych, czy jakichś kombinacji już by było mniejsze, gdyby prezydentem... To był... pana zdaniem w co gra Hołownia? Hołownia gra w Hołownię, czyli na siebie. To chyba Agnieszka Kublik ma rację, że jemu głównie chodzi o to, żeby zostać prezydentem w 25 roku. Natomiast do tego momentu mam nadzieję, że go nie będzie w polityce w ogóle. A właśnie, czy pan, bo pan nawet gdzieś napisał, że go zatopi i wrzuci pod próg tak, wyborczy, ale nie boi się pan, że jak się panu by udało, to właśnie ty jego głosów, jego zwolenników zabraknie opozycji? To znaczy, dlatego teraz atakuje już mniej,
ale nie nawet z powodu takiego, że wierzę, że... Adam łaskawy teraz. Tak, coś takiego, natomiast dlatego, że ja nie wcale, powiem tak, dla mnie to, czy Hołownia pójdzie z PiS-em, na przykład po wyborach czy z Platformy, jest w tej chwili na równi. Ja nie widzę tutaj, on może podjąć każdą decyzję, bo wszystkim się wydaje te doliczania, że on na pewno pójdzie z Koalicją Obywatelską, bo mu się nie opłaca pójść z PiS-em. To w polityce to się zmienia, w ciągu sekundy może zmienić. Ja nawet nie musi chodzić o premierostwo dla niego, ale jakieś pewne układy, czy kandydat na prezydenta, wszystko się może zdarzyć, więc ja bym tutaj... W sprawie rozliczeń też jest wybitnie delikatny. Delikatny i ja bym nie liczył właśnie... Tutaj była też znamienna reakcja elektoratu takiego Platformy na ten tweet Donalda Tuska, który tam gratulował i wspierał mimo wszystko. I no jednak wiadomo, jaką siłę ma Donald Tusk, a jednak wiele osób się od tego odżegnywało z tej strony, bo czują, po prostu ludzie są mądrzejsi pod tym względem, obserwują, nie ma na nich wpływu, już nie wierzą symetrystom, nie wierzą w to. Tak. Znaczy Tusk musi walczyć o głosy wszystkich. Nie, oczywiście Donald Tusk jest politykiem i robi świetną robotę, natomiast ja patrzę na taką reakcję, tak jak na przykład... Co denerwuje tych symetrystów najbardziej? Niech pan redaktor popatrzy, jak oni napiszą jakiś artykuł. Tam jak 10 polubień jest. To jest, my się śmiejemy, ja tam czasami jak chcę wkurzyć. Po 15 godzinach, to do Hołowni, ale to im, że po 15 godzinach redaktor Kolanko 17 lajków zdobył w swoim tym. To jest jego rekord czasami. Więc, a 50 tysięcy obserwujących. No, ale może wybory wygrają na końcu, nie? PiS? Znaczy nie, oni, ich partia PiS... No, zrobią wszystko na pewno, a najbardziej to widać na przykład jak po wycieczce do Waszyngtonu z premierem Morawieckim ci dziennikarze, którzy byli, jak w ogóle nie zauważyli to, co się stało ostatnio w Trybunale Konstytucyjnym, w ogóle o tym się nie pisze. Że Duklanowski zaprosił Szafarowicza do radia publicznego, przecież po tej sytuacji, która miała miejsce, po takiej tragedii. Wie pan, czasem nie widzieć, to jest dobry interes państwie PiS. No, ale to jest klasyczna sytuacja. Dokument Piotra Świerczka o kłamstwach pod Komisji Smoleńskiej. W poniedziałek, we wtorek, jak bardzo często redaktor Wróbel zaprasza panią Joannę Miziołek wprost i zadaje pytanie, a ona nie oglądała. No to się nie wypowie, prawda? No i to nie oglądałem. Mamy dzisiaj książkę posła Jońskiego i Szczerby o Wielkie Żniwa, jak PiS ukradł Polskę. Byłem na spotkaniu autorskim, było też kilku dziennikarzy i tam mamy 6 rozdziałów o przekrętach, udokumentowane. Do tego doszły jeszcze maile Dworczyka, które ewidentnie pokazują, jak cały proces. O tym się w ogóle nie mówi. Przecież i dlatego jest to po prostu coś... Jak ja się śmieję, mówię, Szczerba, Joński, naczelny dziennikarze śledczy RP. Tak. I teraz tak, jakie jest odwrócenie w ogóle? Jakby mi ktoś zadał w 2015 roku pytanie, która grupa będzie najbardziej nas broniła przed PiS-em, to ja mając z tyłu głowy przed takimi działaniami PiS-u, nie przed PiS-em, tylko z tym, co oni zrobili z trybunałem i tak dalej, to bym powiedział dziennikarze, mając z tyłu głowy to, co się działo w momencie, kiedy były słynne ośmiorniczki, że cały czas o tym się czytało. A teraz jest zupełnie odwrócenie. No to są konsekwentni. Ja mówię, że oni się staną znowu prawdziwymi dziennikarzami, jak PiS będzie w opozycji. To wtedy będą znowu rozliczać rządzących. No przecież jakby ktoś spojrzał z boku, nie za dobrze znał język polski i by tak słuchał, to by myślał, że w Polsce cały czas Tusk rządzi. Od 20 lat już prawie. Takie niedługo będzie. I nic się nie Nic, więc to jest, no to się właśnie najbardziej Kaczyńskiemu udaje, że ludzie cały czas, że potrafi w ten sposób prowadzić narrację, że jest za nic nieodpowiedzialny, mimo że ma wszystko trzyma. A pomógł pan przejąć internet? Bo powiedział pan, że Twitter był prawicowy, teraz nie jest? Nie, teraz wygrywamy wszystkie sądy, takie twitterowe. Do tego stopnia dochodzi, że jak jest jakaś sonda w gazecie, na przykład w Super Expressie i my mamy, wyliczyłem 18 tysięcy osób, które zagłosują zazwyczaj w takich ważnych sądach,
to... Czy to znaczy, że jest 18 tysięcy silnych razem? No nie wszyscy się, nie będę wszystkich wyliczał, ale takich, którzy głosują w tych sądach na Koalicję Obywatelską albo polityków Koalicji Obywatelskiej. I właśnie oni nie mają szans do tego stopnia, że czasami śpimy w nocy, sonda ma tam 24 godziny i wstajemy rano, jest 10 tysięcy głosów na premiera Morawieckiego, nie wiadomo skąd. Wiadomo. No wiadomo, ale... Powiedział pan, kto organizuje sądy. No, właśnie. Więc tak to wygląda. Redaktor dosypujący pewnie. Tak, no i ale w tych sytuacjach, takich jak są, jak rzeczywiście nie kombinują, to już udało nam się przejąć internet. Mają różne metody. Niektórzy uciekają za kłódkę, jak już widzą, że zaraz przegra. Zaraz zresztą, jak jest sąd... Znaczy TVP uciekło, Info. A nie, to nie, oni się tłumaczą, że trolej, bo to w Dzień Zwycięstwa w Rosji, że ich zaatakowało, ale jaka była prawda, to nie, my to wykorzystaliśmy oczywiście dla śmiechu, że przed nami uciekają, ale to akurat w tym wypadku chyba nie do końca tak było. Ale uciekają do Zakłódkę wtedy, kiedy widzą, że głosy już zaraz przegrają, to wtedy zatrzymują sądę, tak jakby, żeby ewentualnie się ona skończyła tylko wśród tych obserwujących. Czy co pana zdanie zdecyduje o... Mobilizacja decyduje. Wyborów. I dlatego mobilizacja, dlatego tak bardzo ci symetryści starają się cały czas rozmiękczyć, rozwodnić. Tak, na zasadzie po co ten marsz, już było tyle zorganizowanych. I wszystko na nie. To, wszystko na tak. Nie, nic się nie dzieje. Nie ma propozycji programowych. Tak, oczywiście. Jak tak, Tusk nie jeździł, to Tusk nie jeździ. Zaczął jeździć, to jedyny program PiS. Zaczęli mieć program. A jak jeździ, to może się kłócić z Trzaskowskim. A no, to znaczy za każdym... A jak się nie... Jak razem z nim pokazuje, to znaczy, że chcą ukryć, jak bardzo się kłócą. Tak, to dopiero się kłócą przy wszystkim. Tak. To jest ten moment. Wszyscy czekali. Nie, no to jest żenujące po prostu, ale w Platformie Obywatelskiej jest naprawdę kilku wybitnych polityków i mam nadzieję, że sobie z tym poradzą. No. Pan powiedział, że jest pan biznesmenem. Wie pan, ta władza ma kilka narzędzi, żeby zrobić przykrość albo utrudnić życie biznesmenowi. Nie boi się pan? Czasami się trochę, człowiek ma tam coś z tyłu głowy, że coś się może wydarzyć, natomiast no, naprawdę, jeżeli cofniemy się do czasów komunizmu i co się działo, no to jeszcze nie jest tak źle. No to jest, w tym momencie naprawdę wszystkie ręce na pokład i nawet nie można analizować. No to jest ostatni bój. To znaczy, jeżeli nie uda się przejąć władzy teraz, naprawdę nie ma żadnych szans i te takie śmieszki, hiszki, że w 2050 roku dopiero odzyskamy władzę, no, są, będą uprawnione niestety. Córka zdaje pana maturę, jakie idzie? Wspaniale. Tak? No, jesteśmy bardzo dumni, tym bardziej, że ona... Czy kujonem jest po panu, czy po mamie? No, za łatwo jej chyba to wszystko przychodzi. Uczy się, ale kujonem nie jest, ale świetnie sobie radzi. A jest jeszcze przez całe te wszystkie reformy, które były w tamtych czasach, jak ona była dzieckiem, to dopiero w lipcu skończy 17 lat, więc ma 16 lat i już będzie miała skończoną maturę, więc taki niezły wynik. Ja pana zauważyłem na Twitterze jako człowieka, który promuje książki, czytelnictwo, literaturę. Proszę powiedzieć, co teraz się powinno czytać, oprócz przede wszystkim trochę tupetu. Pana redaktora, natomiast no, w tej chwili to ja miałem trzy takie niesamowite książki z rzędu, że aż musiałem wrócić do korekt Franzena, żeby mieć miękkie lądowanie. Więc tak, Douglas Stewart napisał kilka lat temu Sugi Bejna, za którą książkę otrzymał Bookera i teraz napisał Młodego Mungo. Fantastyczna powieść o Szkocji w latach rządów Margaret Thatcher. O Szkocji, gdzie pana córka się wybiera. No zobaczymy, tak? Bo ona dostała się na cztery uczelnie i ma teraz dwie, zostawiła sobie Leeds i Edynburg i podejmie decyzję już po maturze, gdzie będzie studiowała, ale chyba... Leeds spada chyba z ligi. To. No właśnie, no. Ja wolałbym Edynburg, no ale nie będę naciskał. No i chilijski poeta Alejandro Zambry, wspaniała książka, ja też polecam. Akurat główny bohater urodził się w 76 roku, więc tak jak ja, więc tak jakby cała ta historia jego od początku się zaczyna do końca książki, tak bym trochę czytał, co się działo w Chile w tym czasie, a ja mam swoje... Kiedy pan czyta? Ja czytam 100 stron dziennie.
czytam, to jest taki, jak sobie coś założę, to zazwyczaj zrealizuję, jak nie zrealizuję, to potem jest 120 na drugi dzień. Czytam, mam często spotkania z klientami, ja się nigdy nie spóźniam, klienci się często spóźniają, zawsze mam książkę przy sobie, tak jak profesor Koziołek napisał w ostatniej swojej książce, czytać, dużo czytać, on jak nie zabierze książki ze sobą, to się czuje tak jakby jakiegoś leku nie miał i ręce mu się często musi wrócić. Więc... Czyli Andrzej Duda się cały czas uczy, a pan cały ja czas cały czyta. Czas, tak, ja cały czas czytam. A pan się odrywa od książek, żeby wejść na Twittera, czy odrywa się pan od Twittera, żeby czytać? Ja robię tak, ja jestem wylogowany z Twittera. I znaczy, wyobrażam sobie, że tych książek przeczytanych miałby pan dwa razy więcej, gdyby nie Twitter. Ja się śmieję z siebie, żebym się spokojnie dwóch języków nauczył bardzo dobrze przez ten czas, który... Tak. Ale znowu to jest tak, że ja przestałem... Kiedyś bardzo dużo oglądałem właśnie programów informacyjnych. Lubiłem, a teraz nie da się tego oglądać, więc to jest bardziej większa zasługa. Więc ten Twitter, to są te... Nie było wtedy Twittera, a teraz jest Twitter, a nie oglądam w ogóle telewizji informacyjnej w ogóle praktycznie. Jak forma? No, bo pan biega. Biegam ostatnio w półmaratonie marcowym, 26 marca, kontuzję złapałem, więc zerwałem sobie mięsień dwugłowy, ale na 14 kilometrze, ale no nie zszedłbym z trasy, musieliby... Ale wie pan, połówkę obrabia każdy Polak, a kiedy pan chce przebiec poważny dystans? Znaczy, ja mam 12 maratonów, już przebiegłem, ale więcej już nie chcę. Natomiast teraz doszedłem do siebie jakoś, żeby, bo bardzo mi zależało na tym, żeby pobiec w biegu Konstytucji. Więc praktycznie bez treningu po 26 marca bieg, kontuzja, jeden trening, żeby sprawdzić, czy w ogóle pobiegłem, 22 minuty przebiegłem i teraz miesiąc odpoczynku jeszcze jakiś ten i ruszam już przygotowania do wrześniowego maratonu. Myślałem, że czy maraton, a potem w październiku tuż przed wyborami biegnij Warszawo. To znaczy, z tym biegnie Warszawo to jest tak, że on jest dokładnie tydzień po maratonie. Jeszcze kilka lat temu tak zbiegł po prostu. Ja już tak kiedyś zrobiłem i zrobiłem najlepszy czas. No ja też, właśnie, ja też mam rekord właśnie, więc czasami to jest dobre, ale na pewno się zapisze, a zobaczymy co będzie. A potem jest bieg niepodległości. Tak, bardzo lubię. Ciekawe w jakich nastrojach. Będziemy. No tak, już bez, to tak. I wszystko będzie wiadomo. A z tymi biegami to w ogóle teraz jest ciekawa sytuacja, bo zauważyłem, że nie wiem, czy to wynika z tego, że ludzie nie mają pieniędzy, czy z takiego cwaniactwa właśnie jak w książce pana Jurasza, Demony Rosji, że... To kolejny pan. Tak, kolejny, który mnie hejterem nazywa, dlatego że pokazywał, jakie rzeczy robił w Rosji i jeszcze się chwali nimi, na przykład, żeby żona udawała, że jest w ciąży i dzięki temu mógł przejechać specjalnym pasem, albo w muzeum udawał głuchego i dlatego wszedł za darmo, a potem artykuł o mnie, że jestem hejterem, no ale mniejsza o to. Wracając do biegów, coraz więcej osób się pojawia, które nie wykupują pakietów i biegną. Biegną z jakimiś starymi numerami. W ostatnim biegu niepodległości, mimo że 1000 medali było więcej przygotowanych, 1000 zabrakło, czyli 2000 osób musiało biec na lewo. I teraz miałem podobną sytuację, znajomy napisał do mnie 3 dni przed biegiem Konstytucji, czy odebrałem już pakiet. Ja mówię tak, czy mógłbym mu zdjęcie numeru wysłać? A więc go olałem, ale potem sprawdzałem na... Wie pan, jak ja biegłem w Londynie w maratonie półtora roku temu, to był skandal w tabloidach dzień po maratonie, bo się okazało, że jakiś rodak dostał pakiet startowy, zrobił na ksero kopię numeru, dał swojej narzeczonej, a potem byli tak inteligentni, że razem, trzymając się za ręce, przeszli na metę, żeby mieć 100% gwarancję, że będą na wszystkich zdjęciach. No tak, i wszystko jeszcze wydało teraz. No tak jest. No, maraton, ja najbardziej lubię maratony, dlatego że jest taki moment, ja nigdy nie słucham muzyki, dużo ludzi słucha muzyki, ja nigdy, ja lubię mieć wszystko pod kontrolą. Jak biegniemy i tak... W czasie biegania się myśli o bieganiu. O bieganiu, tak jak Murakami, prawda, w tej książce opowiadał, jak dzięki temu taką piękną książkę napisał. I po 25 kilometrze, jeszcze wcześniej jakieś rozmowy są, a tu już tylko słyszymy ten odgłos i nawet się nie słyszy kibiców. Nawet już po 30 kilometrze to już tam bębny, nie, tego człowiek jest zupełnie wyłączony, więc to jest fantastyczne.
Co ja będę mówił mistrzowi? Nie, ten emeryt jestem. Rozumiem, bo chyba kolega mi dał znać, że mam bilety na finał w Stambule. Rozumiem, że mam Forza kibicować. Inter. Non molare mai, tak. Ja dam koszulki z pancerjami, pan redaktor. Ale nie, że mój rozmiar. Będziemy poszerzać. Może być Samuel Eto czy Snyder? Może być, a może. No to właśnie ja nawet miałem zdjęcia z nimi, bo moja żona studiowała w Mediolanie, akurat tamte środowiska mody i piłki często się tak przecinają i jest taki nawet hotel Melia Milano i tam często się spotykają, bo tam piłkarze mają przed meczem bardzo często zgrupowania, no więc dzięki temu nawet mam zdjęcie już jak córka się nasza mała urodziła z Figo, z Eto właśnie, więc to jest miłe. Ja i z Pandewem też. Z Pandewem też był. Tak, był pan. Pandew to taki jeździec bez głowy, ale dobry zawód. No, omówiliśmy wszystko. Generalnie sezon wyborczy to jest czas, kiedy wybory są po to, żeby ujawnić opinię obywateli, a ja pomyślałem, że skoro mam swój kanał na YouTube, to skorzystam z okazji i co jakiś czas będę ujawniał opinię obywateli albo pozwalał im swoje obywateli opinię ujawniać, nawet jak są terrorystami, hejterami i internetowymi bandziorami, ale jak Państwo widzą, niegroźnymi. Dziękuję bardzo, Panie Adamie. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję.